Halo, halo, cześć moi drodzy, z tej strony Keep The Beat, to jest mój drugi kanał gamingowy. Dziś zagramy sobie mecz NBA, oczywiście w NBA 2K21 i odtworzymy finały NBA. Miami Heat vs Los Angeles Lakers. Ja zagram Jimmy Butlerem, być może zmienię bieg historii, a mój specjalny gość zagra po stronie Los Angeles Lakers i tego specjalnego gościa zapewne bardzo dobrze kojarzycie. Koszykarz, podcaster, człowiek bardzo wielu talentów, Kamil Hanas, cześć. Cześć, witam, dziękuję za wspaniałe przywitanie. Bardzo fajnie, że się udało zgrać, chociaż trzeba przyznać, że w kuluarach tutaj przez miesiąc się ustawialiśmy na ten meczyk, ale się udało w końcu. Udało się, mam nadzieję, że nie wywali, bo ja często mówię, koszykarscy bogowie może nie chcą, żebyśmy grali. No, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Na jakim poziomie trudności zwykle grasz? No na Hall of Fame. Hall of Fame? Trójki nie wchodzą na Hall of Fame. No nic nie idzie, dlatego musiałem zmienić na nie wiem czemu, bo poprzedniej też na Hall of Fame i przyznam się, że no, potrafiłem spalić sporo trójek, zwłaszcza no, Warriorsami to wszyscy trafiają raczej, ale no tak 15 potrafiłem przy dobrym wietrze trafić, natomiast tutaj musiałem zmienić na ten real percentage player, bo nie mogłem się tym shotmeterem odnaleźć w ogóle. No jest troszkę męczące, to prawda. Ja powiem ci, wyłączyłem całkowicie ten shotmeter. Rzucam tylko i wyłącznie przyciskiem, tak jak za starych dobrych czasów. Tak jak w NBA 96. Tak, dokładnie. Co się przechwyt turbosem robiło. Ej, powiem ci tak. Rzucanie w grze komputerowej, wirtualnej koszykówce powinno być najbardziej taką oczywistą rzeczą, prawda? To czemu oni to tak specjalnie utrudnili? Jakby to było jakieś wykrętasy trzeba robić padem? Ja mam swoją teorię, że specjalnie, żeby szybko kupić Playa 5 i grę na PlayStation 5, bo tam będzie siedzieć. No, biorąc pod uwagę, jaki ma ten profil biznesowy 2K Sports, to jest w tym dużo prawdy. Być może faktycznie sabotowali aktualną generację. Wiesz co, ja proponuję All-Star. To jest taki poziom trudności, że jest łatwo, ale nie za łatwo. Dobra, odpalam. O, jeszcze gramy w tym, Los Angeles. Specjalny kubeczek mam do tego. Proszę bardzo. No idealnie, ja niestety po stronie Miami nie mam nic tutaj wyjątkowego, jestem w koszulce San Antonio Spurs, jak zawsze, muszę ją w końcu wybrać. No cóż, powiem ci, że po overallach może być ciężko, Goran Dragić kryjący LeBrona Jamesa, muszę zmienić matchupy na samym początku meczu. No musisz dużo grasz, coś wymyślisz na pewno, może jakieś te właśnie matchupy albo tak. Łapki jakieś może, kto wie. Dobra. Albo strefa. Zobaczymy, dobra, ja już odpalam. Dobra, mogłem jeszcze zmienić stroje na Miami, na tą wersję City. Te wiesz, 80sowe, one są piękne te stroje. Powiedz mi Kamil, jesteś wielkim fanem wirtualnej koszykówki, czy raczej takim niedzielnym graczem? No chyba wielkim to nie, ale fanem, bo wszystkie te gry od 94 roku to namiętnie kupuję. Tak jak wyszło pierwsze NBA Live 94, no to się zakochałem. I tak co roku no, dla mnie to jest jak święto, nie? Czekam na premierę, żeby móc sobie kupić tą grę i pograć po prostu. A powiedz mi, czy ty pamiętasz taką pierwszą grę, w którą grałeś w ogóle? W 2K'a? W 2K'a? W koszykówkę całkowicie, taką pierwszą. A ja w międzyczasie tutaj pogrzebię, bo wyobraź sobie, że w grze nie ma możliwości, żeby teraz przyciszyć grę, więc nie wiem, czy nas nie będzie zagłuszać. Pierwsza gra, no to chyba... Nie wiem, czy kuzyn przyjechał, który mieszkał w Niemczech, nie przywiózł NBA Jam. Tak mi się wydaje na Nintendo i to była chyba pierwsza taka styczność, to był w ogóle jakiś kosmos wtedy, nie? Te duże głowy, to można było po trzech celnych rzutach siatka się pali, piłka się paliła, boom szakalaka, nie, no to takie piękne klimaty i NBA 94 live, pamiętam, w poprzek się biegało, przechwyty turbo się robiło, no coś pięknego i zawsze czekałem na to intro, wiesz, bo to intro było najlepsze z tej. Dostęp nie było do internetu, więc to intro to był jedyny film, jaki można było zobaczyć u NBA no właściwie. A to ten widok, to biegało się ukosem, w sensie to było takie izometryczne. To była gra dwuwymiarowa. No tak, chyba tak. No ta... To dawny Pixel. Moim pierwszym NBA Live to był chyba 98, ale to już był trójwymiar. Aczkolwiek wcześniej miałem tylko Pegasusa i miałem taką śmieszną koszykówkę 5x5, ale to jeszcze bez licencji NBA, bez niczego. Pamiętam, że się biegało takimi pikselami po boisku. No tak. I w momencie, kiedy byłeś pod koszem w ataku albo w obronie, to nagle się zmieniał obraz na taki, wiesz, filmowy i trzeba było wsadzić, albo ewentualnie odpowiedni zrobić timing, żeby zablokować czyjś wsad. Coś takiego. Nie? No nie, jeszcze pamiętam taką grę Flight.
Jordanem się... Michael tak, Jordan in flight. I na myszce grałem w ogóle tym, nie? I Michael trafiał tam, oni bronili, nie? Też jakiś kosmos, nie? Ale wszyscy tak. Byli szczęśliwi, nie? Lecimy. Tak jest, lecimy. Dobra, wróciliśmy do gry, można grać. Słupcie. Bama de Bayo, na dzień dobry. Ty, a ty bronisz obrońcą, czy tak, co się dzieje znowu? Jeszcze muszę sobie ustawienia zmienić, ja jestem profesjonalnym graczem, chłopie. A, to weź timeout, to nie start jakiś, co ty tu? A, ja tam nie umiem na timeout. To dopiero jest Hall of Fame symulacja. Dobra, już to kończę. Piłka stop. Jestem gotów. A ty bronisz czy zawsze tego, co ma piłkę, czy tam czatujesz się z... Bardzo różnie. Zależy jaki gracz. A! Goran. O Jezu. Pierwsze punkty Bama de Bayo, proszę państwa. Jak ci w ogóle podobały finały NBA? Ale tak szczerze. Bardzo fajne, natomiast jednak bez kibiców to nie jest to samo. I tego się nie da ukryć. Myślę, że z wielu zawodników zeszła presja, taka, która może gdzieś blokowała ich przy kibicach. Coś tam gdzieś czytałem, że Rondo nigdy tyle za trzy nie trafił, jak teraz na przykład, nie? Ale nie wiem, czy to jest teoria spiskowa, czy... Właśnie ta bańka tak pokazała kilku zawodników, którzy wiesz, byli dobrzy, mniej lub bardziej, ale bańka pokazała, że są wybitni. Wspominając o Jamalu Murrayu, czy chociażby TJ Warren, co wyrabiał, prawda? Nie, no masakra. Ja myślę, że na początku, zwłaszcza oni byli bardzo spragnieni grania. Tak po prostu, tak jak młodzi chłopcy poszli na boisko, bo tyle się działo, że trzeba było w domu siedzieć, a tutaj po prostu chłopaki wyszli na takim głodzie, czystym głodzie gry w koszykówkę. Tak. Powiem ci, że mi tak troszkę się smutno zrobiło po pierwszym meczu, jak tam były te kontuzje, czy tam Dragić, czy tam Adebayo, Jimmy Butler też miał tam problem z kostką. Ja już myślałem, że to już jest dosłownie po finałach, że będzie szybkie 4-0, finały do zapomnienia. I po tym pierwszym meczu, co się tam później wydarzyło, co Jimmy Butler wyrabiał, to właśnie to mi pokazało taką magię, że to działa, nie? No tak, wiesz, to... No są najlepsi zawodnicy na świecie, tam raczej nie ma przypadku. Często Wojciech Michałowicz tak mówi, że tutaj jest taka selekcja, że naprawdę to są najlepsi zawodnicy na świecie. I nie ma się co dziwić, że takie rzeczy się dzieją. A jak się zapatrujesz teraz na wznowienie sezonu? No czekam, powiem szczerze, czekam, bo nawet jak swoich treningów nie mam, czy koszykówki, jednak ten świat jest... nie mogę się skupić, nie mogę cię minąć. O Jezu, ale bym z pomocy dostał lep. Tutaj z tej kawy nie miał szansy z Dwightem. Że jednak tej koszykówki brakuje, NBA. No. Jest fajnie odpalić sobie w nocy czy nad ranem. Że sam fakt, że ona jest, że można sobie to zobaczyć. Bam, co dusisz? Ojoj. A ty grasz nowoczesną koszykówkę, czy low post też lubisz zagrać? Zobaczmy. O kurde, dobra, to była ładna czapa, muszę przyznać. Ja widzę, że ty jesteś fanem alejupów w tej edycji. No tak, Lakersi chyba muszą grać niestety, za duże zasięgi, żeby tego... O Jezu, jak to przestrzeliłem. Jak to mówi mój ulubiony Wojtek Michał, rewersowo poszedł. Nie ma. Nie, to źle. Duncan Robinson. Kurde! Szkoda. Byłem pewny, że to już wejdzie, wiesz? Dobra, Jimmy Butler musi się trochę wziąć do roboty. Albo nie. Duncan Robinson, druga szansa. Let's go! Tak jest. A powiedz mi, Kamil, bo czekałem z tym pytaniem już od dawna. Jak to było znaleźć się w grze NBA 2K? Tak naprawdę. Słuchaj, jak gadaliśmy o tym, że grał się w NBA 94, to jest spełnienie marzeń chłopaka z Kuźnik. Dla mnie niesamowita sprawa. Troszeczkę mam wrażenie, że nie zostało to wykorzystane na maksa przez klub, bo no naprawdę to było pierwszy raz w historii taka sytuacja. Więc... Czekaj, na siłę gram, nie chcę tutaj wstydu sobie zrobić jakiegoś. Więc no, piękna rzecz. Jedyne, co mnie zaskoczyło, że z góry dawałem i to tak przeokrutnie, nie? Tak, właśnie jest jeden film na YouTubie. Jeden chyba z twoich fanów, a może kolega, nie wiem.
Z Zielonej Góry. Zielonej przez góry. Minutę robi wsady twoim zawodnikiem i tam było wszystko, rewersy, jeden wsad, taki jedną ręką, taki power dunk jak MJ. Straszne. No umówmy się, że to nie jest prawda, ale sama radość, no mega, mega sprawa zagrać sobie meczyk. Nie wiem, bo pierwsze co zrobiłem, to wziąłem Zieloną Górę i ten, przeciwko Jordanowi od razu, nie? No. Nie mów, że to wpadnie. A, szkoda, bo to była dobra pozycja. W ogóle powiem ci, że dla mnie to też było coś niesamowitego, bo wiesz, ja już tam siedzę w tym 2K od jakiegoś czasu. W 14 było kilkanaście drużyn z Euroligi, później wchodzi 15 i wielka akcja, no bo kurczę, pojawia się Stelmet. To prawda, jedne co? Kurde, zagadujesz mnie. Jedne co, to było prawdziwe, że truja się zgadała, rzeczywiście tam syczała truja. No, no. Popatrz, widzisz, nawet nie patrzę ile czasu do końca akcji. Kurde, trzeba się skupić, muszę napić kawę, dopingu dodać. Więc słuchaj, no każdy chłopak, zresztą każdy jak grał, to sam siebie tworzył, a tutaj jak ciebie zrobili, to jest coś fajnego. Pamiętam jak przyjechał specjalny fotograf, który nam zdjęcia robił do tej gry. Mhm. Co prawda to no, one nie były idealne, bo traktowano nas wiadomo jak, no ale byliśmy i robili nam te zdjęcia takie w 360 stopni specjalnie do tej gry. Ale to gdzie? Podczas jakiegoś meczu w Europie, czy to w Polsce robili? Kurde, nie mówię nic. Nie, no, przyjechali do Zielonej Góry, fotograf z Polski jakiś odesłany, wiesz? Aha. Time out, bo to kurde, przesada. Spoko, mogę trochę zejść z tonu, jeśli nie, nie, duś, cały czas i zagaduj, ja muszę się ten, najwyżej ja nie będę gadał, ty będziesz nawijał. No jak to było z tym fotografem? Wszystkim wam zrobili zdjęcia, czy tylko z pierwszej piątki? Nie, wszystkim. Łukasz Koszarek, pamiętam, miał lekki zarost wtedy. Aha. A zrobili mu taką brodę jak ten, jak Rick Ross. Miał brodę taką chamską. Więc, no cóż, tak jak powiedziałem, piękna sprawa. Nie, no ja nie, tak nie może być, tak nie może. Co ja Morrisem robię? Tyłem do kosza, w duszę na siłę. Jak to trafisz, to znowu timeout. Okay. Ej, i to grasz bez paska do rzucania? Nie, no mam pasek. Próbowałem grać bez paska, bo gdzieś tam wyczytałem, że niby jest większa szansa na zrobienie rzutu, że to jest taki jakby bonus, nie? Ale chyba nie do końca to działa. Ale wiesz co, podoba mi się, nie skaczesz gościem do tego, do bloku. No, powiem ci, że ja gram dużo online w trybie My Team. I trzeba. A to jest naprawdę bardzo, bardzo bezlitosne środowisko, niestety. Słuchaj, to widać, bo ja gram raz na dwa dni. Trzy. Tylko, że na holowej. Goran. Nie, nie. Goran, to był Duncan Robinson. Nie dopatrzyłem. Ależ pogrom. Paul? Musisz się LeBronem wjeżdżać. No ale LeBron musi odpocząć, bo coś słabo mu poszło. No, on odpocznie na starcie nowego sezonu miesiąc ponad. Pewnie stwierdził, że musi z rodziną spędzić czas. Tak. Ja to co kupię? O! Attempting. Dobra, już mi wróciło. Miałem jakiegoś laga chwilowego. No dobra. A kto tam miał największy overall wtedy w tej 15? Chyba Przemek, nie? Zamojski. Ja myślę, że Przemek Zamojski, on grał wtedy świetny sezon w Eurolidze. Tam nawet, jak dobrze pamiętam, Galatasaray Stambuł chciał go do siebie w trakcie sezonu, także on tam naprawdę świetnie grał. Zresztą był jako taka twarz naszej drużyny. Uff. Aj, kurde. No, a rok później w 16 to chyba Turów był z Gorzelec, pamiętam. Bo ja chyba sam nagrałem, nagrałem sobie taki jeden filmik, jak grałem właśnie Turowem kontra Golden State Warriors. Były dawne czasy. A ty masz wszystkie te tukaj kolekcjonujesz, czy tak, jak? Mam na półeczce. W sensie staram się kupować, wiesz, siedzę na Allegro Elixie i szukam jakichś tam specjalnych okazji. Bardzo chcę uzbierać wszystkie edycje specjalne, kolekcjonerskie tych gier. Mhm. No takie fajne to jest, mi się wydaje. Jest lepiej za dwa. Muszę siłówkę strasznie robić, bo no, widać, że grasz. Widać, że jednak cwany jesteś, bo ja jak gram w życiu normalnie, to też od razu sprawdzam, czy chłopak skacze do rzutu, a tu widzę nic. Twardo w obronie, nisko na nogach. Pompka, patrz, pompka. Boże, nie ten przycisk. Ale jakby to wpadło, widziałeś tam Dwight Howard? Nie. No i prawie weszło. Kurde, Caldo Pop, taka akcja pomiędzy tym butlerem i Adebayo. Na playu masz, twój awatar to Sonic. Tak. Na Instagramie masz gościa z Megamana?
Nie, to jest ten, to jest chłopak, który został. To jest takie logo po prostu, że to niby ja z rękawiczką i przez to, że lubię grać w takie retro gry, to zrobili takiego ludzika właśnie w tym stylu. To niby jest moja karykatura, powiedzmy. No właśnie miałem o to pytać, czy ty właśnie jesteś takim ogromnym fanem gier retro? Czy właśnie takie czasy z Nintendo, Super Nintendo? Dokładnie to. Sonic, Mario, ja lubię te klimaty. Ostatnio zobaczyłem w sklepie z zabawkami Lego, z klockami Lego Mario Brosa. Taka edycja wyszła, nie wiem, czy widziałeś. Tak, widziałem. No to co Kamil zrobił? Od razu kupił, nie? I się bawił. Powiedziałem, że dla syna, a ja się bawiłem tymi klockami od razu. Dla syna. No, powiem ci, to jest najlepsza wymówka. Sam pewnie będę z niej kiedyś korzystał. Czekaj, bo to trzeba wrócić do gry. Rzucaj, Adebayo, rzuć. Goran Dragić. No nie ma szans. Ale... Jak z dziecka. Już przeknąłem, czyli już się zagotowałem. Nie. No. Ale jest fał. Jimmy, właśnie, wyobrażasz sobie Janisa w Miami Heat? Dzisiaj się pojawiły takie plotki. Nagrywamy, dzisiaj jest co? Wtorek? Nie, środa jest. Nagrywamy to wtorek. W środę, od razu mówię. No wiesz co, no... Nieźle by to wyglądało, zwłaszcza Janis potrzebuje strzelców. Miami jest ich naprawdę mnóstwo. Wiesz, jednak potwierdza się to. No to jest gracz, śmiesznie się mówi, jak chłopaki z Polski gadają, ale to jest zawodnik, nie? Taki albo słaby, albo... Tak. To jest świetny gracz, natomiast wychodziło to, że w czwartej kwarcie on nie potrafił na koźle sobie wykreować jakiejś pozycji do rzutu, bo wszyscy zacieśniali i jak koledzy nie trafiali, to był problem. I to się co sezon potwierdzało po prostu, ta teoria. No musisz mieć rzut na tym poziomie. Oczywiście. Nawet Butler, Kerry, no wszystko. Mam nastawienie. Bo wydaje mi się, że w Milwaukee zabrakło tego takiego walecznego nastawienia. A to już jest, to jest moim zdaniem gen. Tego, to można gdzieś tam pewnością siebie nadrobić, ale to jest gen taki jak miał Kobe, Jordan, nie wiem, żeby kończyć mecze właśnie ważnymi rzutami. Janis, to by tacy takie grzeczne trochę chłopaki w pewnym momencie, nie? Przyszło Toronto, ich tam zmiotło kała i się odpalił wtedy w wielkiej formie był. Także tak mi się wydaje, że ta formuła się wyczerpała dla Janisa w Milwaukee. N1. Powiem ci, że podoba mi się ta wizja Janisa w Miami. Chyba nawet bardziej niż wizja Janisa w Golden State. A ja jeszcze mam inną wizję. Jaką? W Dallas. Kurde, dwóch. Ale nie wiem, czy Mark Cuban stać go na to. No ja nie chciałem. Może być ciężko. Ale z drugiej strony, faktycznie to byłby najlepszy Euroteam w historii chyba. No na lata, wiesz, on lubi takie pomysły chyba Cuban. Mm. Może rozpruje sakiewkę, kto wie, ale... No Porzingis, Doncic, Antetokounmpo, masakra by była pewnie. Jeszcze Marcina Gortata nie ściągnie. Och, szkoda, że się nie ma. Euro do kwadratu. To by był hit, jakby Marcina wykopano i jeszcze by popykał sobie. No ale co no, J.R. Smith nie grał przez półtora sezonu. Zdarzały się takie sytuacje, że się wracało. Sorry, ale siłówkę cały czas gdzieś. No nie mogę cię minąć w ogóle. A powiedz mi, a ty dużo jakby grasz online, ale powiedziałeś w karierę, tak? Czy w My Team? My Team. A ten Jimmy nic nie trafia. Ja zawsze chciałem grać w tym My Parku, ale tak długo się czekało na mecz i potem od razu wszystko, wiesz, wryja, jest truja. Dobre. Praca. Byłem ci, że My Park też jest strasznie trudny pod tym względem, że no wszyscy są tam po prostu dobrzy. Dobrzy, ja nie wiem, czy oni się umawiają ze sobą, ci goście, bo wiesz, ja jestem sam, czekam. Jak ja dochodzę, to oni... Ale mnie to miało się już na tym widać. Ale wybrnął z tego. Tak jest. Nie, to niestety bez kolegów sobie nie pograsz dobrze w My Parku. Musisz mieć ekipę. Co to? Ale możemy. Czy możemy sobie pyknąć? Ja z miłą chęcią. Moglibyśmy spróbować, zrobimy jak się nazwiemy nasz jakiś gang, wrocławski gang. Wrocławski gang, tak. Ty masz jeszcze jakiegoś gościa z Wrocławia, co gra w parku? Nie, chyba taki ciągły chyba skuźnik, tylko taki. Nie, no Crowder nie ma. To nie mogło się udać. On jest świetny, on w playoffach rzucał na 40%, nie? No ale, także będzie czapa? Nie, ale będzie kontest i będzie dobitka.
Dobra, się muszę zabrać do roboty, patrz na wynik. No. Dobrze, że mam Duncana Robinsona. Nie, no to nie może. Ach, kurde. Szkoda. No to co? Król? Nie ma, to z LeBron. Ach. No weź, to... Ej. To nie może być tak. Czemu nie skoczyłeś? Od razu chciałem wymusić fał. Jezus, co tu się dzieje? Kaszarańcz. Nie. Dzięki, uratowałeś. 4 sekundy przed końcem akcji. Brawo, Łukasz. Saved by the bell. Ajja! Javel! Kurde, Javel. Ty. Ale powiem ci, podziwiam tego chłopaka, bo się z niego śmiano, a on w Warriors odżył i naprawdę to jest taki kolej, że na tą koszykówkę nowoczesną to jest mega, mega chłopak. No, o jest, o, dużo kwadratów, dużo kwadratów docisnął. Nie. Nie, no. Teraz wyjdzie, dawaj, Tyler Hero. Nie. A, tak jest. Aż daleki pół dystans. Rzuty, które zostały zapomniane w dzisiejszej koszykówce. LeBron już Gatorade'a potrzebuje, ale tutaj coś już zmęczone, trzeba ten, nie trafiłby to jakby był. Nie. Po co skaczesz, mój drogi? Ale mnie ośmieszył, gdzie lecisz, Karino? Time out. Nie ma. Och, też się muszę napić. Zaschło. W gardle. No i tak wiesz, tak człowiek sobie gra w te gry. No już od 94 tak oficjalnie bym powiedział. A pamiętasz takie, wiesz, pierwsze gry? Bo wiesz, ja może jestem od ciebie troszkę młodszy, ale też pamiętam, miałem taką historię za dzieciaka, że jak odpalałeś gry, które w dzisiejszych czasach budzą, nie ukrywajmy, pewien śmiech przez te wszystkie piksele i w ogóle, to jak się było dzieckiem i odpalało się je na początku lat 90, to po prostu można było koszmary później przez nie mieć, bo to wszystko było takie realistyczne. Też miałeś takie kiedyś wrażenie? No w ogóle tak myślę, że dusza była w tej grze, takie było po prostu, w ten świat się można było zagłębić. Teraz też są te gry niesamowite, ale tak samo ostatnio chyba się starzeje, no, bo i te filmy, i ta muzyka starsza, to takie coś jest z nich takiego magicznego, ale nie wiem, czy to przez pryzmat tego, że się starzeje, tak mówię, ale coś tym jest, że te filmy, nie było tam efektów, ale były widzisz, gadam, kurde, nie mogę trafić wolnego, że było tam coś, co wkręcało w ten film, czy w te gry na maksa. Tak. Tak to było. A właśnie powiem ci, że ja mam taką teorię, nie że teraz jest jakoś źle czy coś, tylko wiesz, jesteśmy coraz starsi, widzieliśmy milion rzeczy w życiu i może po prostu nam się już gusta wyrobiły, że to wszystko już nie robi nas takiego dużego wrażenia, musi być coś naprawdę bardzo dobrego. Na pewno, nie, bo tekst kiedyś to było fajniej, lepiej, to jest takie, wiesz, no to, co to za gadanie, no, myśmy też kiedyś byli młodzi i gadaliśmy, a to nie jest fajne, bo to coś. Także to nie o to chodzi. Po prostu tak te nasze teorie się sprawdzają, to co powiedziałeś, że gusta nam się wyrobiły. Jezu, zniszczyłeś mi mojego debiutanta. No musiałem dusić go od razu na low post, wiesz. Dobra, zobaczymy, czy wyjdzie mi coś takiego. No dobra, ale powiedz, odpaliłbyś dzisiaj NBA 94, no zagrałbyś 5 minut, bo nie idzie inaczej w to grać, po prostu to już jest jakiś inny świat. No to jest gra, którą można by teraz odpalić w ramach ciekawostki. Tylko. A nie żeby rozegrać cały sezon. To już nie jest fajne, to chyba jak ktoś, musisz zadać pytanie tam u siebie swoich fanów, czy ktoś rozegrał cały sezon na przykład teraz w NBA Live 94. To jest przechujem, wypiwczyś to musisz po prostu. O nie. No tak, ale tu jak młody poszedł. 35 do 42. No i w pysia. Tak jest. W co jeszcze grasz? W co jeszcze grałeś? Jakieś takie kiedyś tytuły, które cię zniszczyły? Wiem, że Maciej Zieliński był ogromnym fanem Diablo na przykład. Też Diablo. Uwielbiam takie klimaty. No kiedyś grałem w takie bardzo strategiczne gry, lubiłem na PC-cie jak miałem, bo PlayStation to tam chyba moja historia od dwójki się zaczęła, PlayStation 2. Natomiast jak jeszcze dużo czasu miałem, to bardzo ten FPP bardzo lubiłem grać, te klimaty, Call of Duty, First Person, jak to się nazywa? Dobrze powiedziałem? First Person Perspective, First Person Shooter. Coś takiego, ty wiesz, no lufa z przodu i lecisz do przodu. No gra taka, żeby chwilę mieć radości, tym bardziej, że jak teraz mniej czasu jest, bo są obowiązki, bo rodzina i praca, no to
Oczekuję szybkiej rozgrywki, czyli albo jeden meczek w NBA, albo jakaś strzelanka, w której nie trzeba tam. Tak jak Wiedźmin, świetna gra, no ale jak biegałem godzinę po tej wielkiej krainie i mi jakieś trole zabiły, no to jeszcze mi to nie zapisało, to dostałem szału po prostu, że godzina wyjęta z kalendarza, nie? No, rozumiem, rozumiem. Dobra, ja muszę... Tak jest! Moja pierwsza piątka musi wejść na boisko, bo zrobiło się niebezpiecznie. To jest to. Tak jest. O, nie jest już śmiesznie, widzę, nie śmieję się, bo przegrywa. A! Pyk. Duncan Robinson! Kłam tego gościa, prawda. Wiesz, to jest tak, że często się łapię na tym, że nie mogę się porównywać do żadnych koszykarzy NBA, no bo nie mam takiego wzrostu, nie mam takiej siły, nie mam takiego talentu, ale czasem pojawia się zawodnik w NBA, który... Tak, masz tu gratisowo. Dzięki. Czasem się pojawia w NBA taki zawodnik, że patrzysz na niego i kurde, mógłbym nim być, nie? Taki człowiek, taki normalny człowiek, a nie facet, który wygląda jak półbóg. I właśnie taki Duncan Robinson zrobił na mnie takie ogromne wrażenie, dlatego tak go polubiłem. Wiesz co, jest pierwszy mój mecz na żywo NBA, jak pojechałem jeszcze do Oracle Arena, to byłem po prostu w szoku. Ja mówię, to są ci goście z telewizji, z NBA grałem nimi. I tak pierwszy dzień wow, drugi dzień wow, trzeci dzień wow, potem mogłem nawet do szatni wejść zobaczyć, jak to wygląda. I później stwierdzam, kurde, to są normalni goście, z którymi, nie wiem, podobnymi gośćmi grałem w Eurolidze czy w Eurocupie, tylko że więcej zarabiają i lepiej w kosza grają, po prostu. Ale tak jak na nich popatrzysz już któryś raz z rzędu, to są normalni goście, po prostu normalni faceci, tylko ta NBA jako produkt jest to niesamowicie zrobione i to robi robotę. No dobra, no mam tego LeBrona, muszę to wykorzystać na turbosie. Nie wierzę, że to... Ale za cieśnie, nie, muszę timeout. Kurde, nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Zesrałem się. Dobra, czekaj, bo muszę tutaj wprowadzić. Wiem, że to jest końcówka meczu. Co ty kombinujesz tu, kody? Nie, po prostu to nie może być tak, że LeBrona kryje Goran Dragić, wiesz? Nie, no ten Jay Crowder jakby trafił raz za 3 dni, nic by mu się nie stało, naprawdę. Ale jak ma trafić? No jak? Ty traf to, Denny. A! Tak jest! Wow! O, zaczyna się na szybko, punktów potrzebuje, na szybko punktów. Nie ma, nie trafia dzisiaj. Drogi, oj nie! Jak kryjesz Duncana Robinsona? Ja się tak zajarałem, że już... O nie! Jak? Przeteleportował się, stał obok niego i stwierdził, dobra, idę obok. Dobra, trzeba bronić. Nie ma żartu. Nie wiedziałem, że jesteś takim fanem strefki. No przecież inaczej nie dałem rady, żeby wrócić do gry, nie? Sobie po pierwszym podaniu swego, nie? Klasyka. Kroki w ogóle. No i tutaj ustawienia. Dobra, Jimmy wrócił na miejsce. Nie wiem, co tu się dzieje, ale... Nie, widziałem ten alley-oop, że będzie na bank, ale... No nie dało się powstrzymać, no nie dało. Zasięgi za dużo. No i co wymyśli? Czy Butlera znajdzie? Oj nie! Mismet. Jezus, no aż tak? No tak, no. Chyba jest. Taka walka. 54-53. Dobra, nie gadamy teraz. Faul. Nie. Tak. Jimmy. Nie. Coś tu... Kurde. Dobrze kryjesz. Czekaj, kurde. Eurostepik, tak jest. Jaki gość. A ty widzę, robisz podaj idź. Tam wciskasz cały czas. Tak, wciskam ten trójkąt, to jest bardzo skuteczne, żeby właśnie złapać ludzi na ścięcia. Grasz idealnie jak Miami. O, już nie broni swoim, chyba Adebayo ma... O, co to było? Krzesełko. A jak się robi krzesełko? Nie mam pojęcia. Serio, nic nie zrobiłem, Jay Crowder sam podjął taką decyzję. Przysięgam. To nic, murowanie.
Ale oliwa sprawiedliwa, nie, nie, to. Nie, nie, nie fauluj, nie fauluj. Dobra, ups. Zobaczymy, jak reaguje na pressing. Nie, był pod kosz. Crowder, czy ci trafi w końcu? Nie, nie daj mu lepiej. Jaki bezczelny faul, walnąłeś mu w łokieć. Cześć, zatrzęsę. Ale na All-Starze to wszystko syczy, ej. Żartuję. Dobra. Niech się napiją jeszcze wody. No, ja też Kupa. Muszę, też muszę. Co tu zrobić? No, turbo i kwadrat, no co mogę wymyślić? Jakby co, to pamiętaj, nawet jeśli wygram, to w finałach NBA gra się do 4 zwycięstw. No tak, to mamy jeszcze tę szansę. I te swoje stroje musisz jakoś odpalić. Właśnie, szkoda, że nie da się w tym trybie. Dobra, dziewczyny zakończyły. I co tu może być? Co tu? Nie dał się na backdoora. Ale mi coś czuje z kozła, zaraz zabierze. Ale się zgubił, już z faulem. Nie, bez faulu. Wracać. Keep the beat, zobaczymy, czy wytrzyma ciśnienie, czy obroni twierdzę. Teraz muszę trochę trash talku zrobić. Nie tu! O kurde, ale chłopcy. Dorzucaj, 9. Goran. Ze. Nie! Dobra, dobra. Nie! Nie! Dobra, spokój, spokój, spokój. Co to było? Dobra, zbiórka w ataku. Uratował. Jeśli nie zrobię straty. Jeśli nie, do kogo pójdzie piłka? Do kogo pójdzie piłka? No co, folujcie chłopaki, nie ma czasu. Pamiętaj, że dla Gorana Dragicia, który za bardzo nie mógł pomóc swojej drużynie w tych finałach. Bardzo ważny mecz. To jest bardzo ważny mecz, tak. To jest bardzo ważne wirtualne zwycięstwo. Nie odbieraj mu tego. Co, będzie trójeczka? No chyba tak, bo nie, te. Mamy Saulę najlepiej by było. Czekaj. Trzeba tu wprowadzić jakiś tych. Decyzja, czy to będzie szalona trójeczka, dany Green, czy to będzie wbicie się 2 plus 1 LeBronem pod kosz. Queen Cook. Nie. Za dużej filozofii to tu nie ma. No. Dupa. No. Dziękuję bardzo. Ale dobry mecz. Dobry mecz. To się podobało. Wiesz co, chciałem wygrać. Nie lubię przegrywać, no ale gratulacje. Naprawdę widać, że dużo grasz. Dziękuję. I no cóż. Ty też naprawdę dobry może mecz. Wiesz, powiem ci tak, ja nie ukrywam, ja jestem dość hardkorowym graczem w 2K'a i wiem, że większość osób, z którymi gram, takich znajomych, bardziej traktuje to jako rozrywkę, nie? Aha. I patrz, mieliśmy bardzo, bardzo wyrównane spotkanie, więc chyba też trochę ciśniesz. Nie, no lubię sobie pograć, lubię powalczyć, bo są emocje, wiesz co? No, oczywiście. To co, Kamil, dzięki ci bardzo. Dziękuję bardzo, było mi miło. I następnym razem może po prostu się spotkamy i porozmawiamy o poważnych rzeczach. No, dobrze, jak na przykład mikrofon naprawić w playu. Na przykład, to są ważne rzeczy. Okay. Trzymaj się, dziękuję bardzo za zaproszenie i do zobaczenia. Dzięki wielkie, Kamil. Dzięki cześć wszystkim, którzy obejrzeli materiał do końca. Oczywiście zachęcam do kciukowania w górę, subskrypcji, jeśli tu jeszcze tego nie zrobiliście. Do zobaczenia, do następnego razu. Hej!